Dzień dobry moi drodzy. Witamy was bardzo serdecznie. W kolejnym filmiku. Dzisiaj. Kolejny dzień z mami. A mamy 10 dzień grudnia. I godzinę 10:40? Jakoś tak. 39. I właśnie jemy śniadanko, zaraz wam powiem, pokażę nawet co jemy. Pomożesz, tak? Jajecznica. Na kiełbasę. No, także szybko jemy i wychodzimy. Zabieramy was ze sobą. Także zaczynamy. Dawno nie nagrywałam i mam nadzieję, że nie wyszłam z sprawy. My tutaj jemy śniadanko. Endziura sobie grzecznie leży. I czeka, czy coś spadnie. Tak. A to ostatnio moje ulubione śniadanie, czyli razowy chleb. Mam fiołę na punkcie razowego chleba. I jajecznica właśnie na kromce. No. Że smacznego. Wreszcie wyszliśmy. Łatwo nie było. No. Jesteśmy już na przystanku. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale ładnie sypie śnieg. No, pięknie jest. Ciekawe, kiedy powiem, że jest okropnie. Czekamy na tramwaj. Tak, Dziurka? Czekasz na tramwaj? A jedziemy, słuchajcie, do Grumela. Ogarnąć tą pannicę na święta. Żeby była piękna. Ale mamy też inne plany. Trochę takie urodzinowe. Bo za 6 dni kończę 34 lata. Także będzie naprawdę fajny dzień, nie? Angie? Zobaczysz się swoją ciotką, wujkiem. Będzie dobry dzień. Jesteśmy już na rondzie ONZ. Strasznie głośno tutaj. Dlaczego chodzimy z nią regularnie do Grumela? Nie dlatego, żeby miała piękną dupeczkę. Jak to nie? No dobra, trochę też. Trochę? Ale ona jest piękna nawet bez Grumela. Ale przede wszystkim dlatego, bo jak pada deszcz albo śnieg, jest jakiekolwiek najmniejsze błotko, to korguś wygląda... No pokaż Andy, boczek. Pokażesz, Żunio? Pokaż się. O, zaraz mamy sposób, żebyś skoczyła. No. O proszę, jakie brudne. Psisko, proszę bardzo, tak? Brudne łapki, brudny brzuszek, brudny ogon. Dupcia. Stary też brudny przez to. No właśnie. Także chodzimy przede wszystkim dlatego, żeby... Nawet podnóżek starej dostał. O. Cudownie. Dlatego, żeby ją porządnie wyczesać i obciąć te za długie kudły na brzuchu, po bokach. No i to, co jest super, to to, że pani od razu jej obcina pazurki, czyści uszy. Także my sobie bardzo chwalimy. Zimą chodzimy tak co... W zasadzie to zawsze chodzimy co półtora miesiąca. Czasem co dwa. No i już jesteśmy, dzwonimy, oddajemy Angelkę, a my idziemy na kawkę, tak? Później. Tak. Czekasz? Tak? Do kogo ty idziesz? Dzień dobry! Dzień dobry. Ostatnio kupiłam Bartkowi buty na Vinted. Ogólnie ja jestem totalnie zakochana w Vinted. Ale pan zrobił błąd i w tej takiej tabeli informacyjnej wpisał dobry rozmiar, a buty były w innym. Także odsyłamy i to jest fajna opcja, że na Vinted jak coś nie pasuje, nie jest zgodne z opisem, to też można zrobić zwrotkę. To co, teraz idziemy na... Kawkę! Gdzie? Green Cafe Nero, tylko jedna kawiarnia. Słuszna!
Najlepsza. Tak, najlepsza. Idziemy. Zasiedliśmy sobie w Cappuccino. Ja wzięłam moją ulubioną karmelowe macchiato pecha, a Bartek wziął latte gruszka z orzeszkami. I mamy rozpustę tak na spółkę, celnik z wiśniami. Trochę tu posiedzimy. Tak. Angelka jest zwykle umyła jakieś 2-2,5 godziny. Tak, chociaż rekord chyba był 3,5. Tak. Także pijemy kawusie i delektujemy się chwilą. A w tyle lecą świąteczne piosenki. Siedzimy, pijemy kawusie. Moja jest przepyszna. Moja też. I wzięłam sobie książkę, a raczej całą bibliotekę, bo ostatnio czytam książki na czytniku. Jest to akcja w ramach współpracy z Legini, ale o tym mówię na Instagramie, więc jeżeli jesteście ciekawi, o co chodzi, to zajrzyjcie na Insta, ale my jesteśmy z Legini związani od kilku lat, nie? Czytamy już ze 3 lata w Legini, także bardzo się ucieszyłam. Głównie ty czytasz w Legini. Ja zawsze miałam problem z tym, żeby skupić się w telefonie. Może nie zawsze, były takie lata, że bardzo dużo czytałam na Legini, ale ostatni rok, ostatnie miesiące są dla mnie takie, że ciężko mi jest się skupić na książce w telefonie, bo ciągle mi pojawiają się te powiadomienia. Maile, Instagram, YouTube. Internet. No niby tak, ale zawsze mnie korci, żeby sprawdzić, czy coś się tam nie dzieje. No, także bardzo się cieszę, że teraz mogę czytać sobie książki właśnie na czytniku, a pokażę wam coś przesłodkiego. Na czytnik sobie wrzuciłam jako tapetę. Angie zdjęcie. Takie słodkie. No, tak jak otwieram czytnik, to od razu ją widzę. I chciałam wam pokazać, że my serio korzystamy z Legini, Bartek non stop. Kochanie, pokaż swoją biblioteczkę tak z grubsza. Półkę swoją? Tak, półkę. I to tak można, no. Widzicie? On czyta kilkanaście książek miesięcznie? Coś takiego? No. Także jest naprawdę w tym nie do pobicia, przynajmniej nie przeze mnie. A to dlatego, że Bartek jak jeździ w komunikacji miejskiej do klientów, to cały czas czyta. Także Legini jest mu bardzo dobrze znane, zresztą mi też. I bliskie. A teraz ja czytam właśnie na czytniku i myślę, że sobie zrobimy takie wspólne czytanie z kawą. Jesteśmy zmęczeni. No, ten ostatni tydzień był wykańczający. Przeorał nas trochę, bo najpierw w weekend byli nasi znajomi z pieskiem. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i to był bardzo intensywny weekend. Dziewczyny dały tak popalić. Świetnie się bawiły, świetnie. A my razem z nimi. Także intensywny weekend, a potem cały intensywny tydzień. Tak. No, dzisiaj spanie po 5-6 godzin nie jest dobry dla nas. 6 godzin to było bardzo dużo, kochanie. Był dzień, że spaliśmy 4 godziny, chciałam ci przypomnieć. My też słabo czujemy świąteczny klimat, bo nie mamy jeszcze żadnych dekoracji, oprócz wianka, który zamówiłam już wcześniej. I poczujemy ten klimat dopiero po moich urodzinach, bo ja sobie w tym roku wymyśliłam,
że robię dużą imprezę urodzinową. Zapraszam kolegów i koleżanki z pracy, znajomych. Trochę tego nie rozumiem, bo kończysz 34 lata. A robię taką naprawdę. Tak. A to zazwyczaj na takie imprezcie. Okrągłe urodziny się robiło imprezy. Takie. No, będzie 25 osób, 20. No, szczerze mówiąc, najbardziej przerażają wózki. Ilość wózków. Trochę będzie osób na wózkach, także będzie ciekawie. I stwierdziliśmy, w zasadzie to ja stwierdziłam, że chyba poczekamy z choinką, żeby było więcej miejsca. Dopiero powitamy klimacik świąteczny 18 grudnia? Jakoś chyba tak. No, także... O ile będziemy oczywiście na siłę. O ile. Ja bardzo się cieszę, że tu jest taki klimacik świąteczny, bo mogę sobie troszeczkę posłuchać piosenek i popatrzeć na jakieś tam światełka. To wiesz, czysto teoretycznie to posłuchać muzyki może w domu, tak? Ale nie ma takiego klimatu. Jak już jesteśmy w temacie książek, to co teraz czytasz? Remigiusz Mróz, projekt Rise. Chyba jego jedyna science fiction? Czy... Nie wiem. Bo ogólnie Bartek czyta książki science fiction. To jest jego główny komik. Science fiction, fantasy, no ale też sensacje od czasu do czasu. Okej. Okay. No. A ja czytam typowo lekkie kobiece. Romansidła. Ale też lubię psychologiczne. No co dawaj. Nie nos. Jeszcze górna para. Zobacz, nie wyjechałeś. Chyba nie. Czekaj. A my nadal siedzimy w drinka finalu. Ja czytam książeczkę. Bartek też czyta. I tak sobie pomyślałam, że może byście mi polecili jakieś naprawdę dobre książki. Takie, które was porywały, poruszyły i uważacie, że każdy powinien przeczytać. Ciekawa jestem waszych polecajek. Będę ściągać na Legimi i czytać. Mi też możecie polecić. O, jakiś science fiction. Tak. No? Żeby nie było, że kogoś wygłuszamy. Żeby nie było. Także czekamy na wasze polecajki książkowe. Dla mnie i dla Bartka. Proszę państwa, jest 15:10. Idziemy szybko po Andziulkę. Jakoś długo im się dzisiaj zeszło, co? I jesteśmy, proszę państwa. Jest Andziulka? Nie ma Andziulki. To co? Dzwonimy? Dzwonimy. Dzień dobry! Cześć! Cześć! No co? Co się stało? Jak było? Angel. No i jest nasza lasencja. Angela? Podobno cię troszkę za bardzo wyczesaliśmy ostatnio. A gdzie my idziemy? Do mojego ulubionego miejsca. No, naszego. Czyli Sushi Wola. Jesteśmy w Sushi Wola, mojej ulubionej, powiedziałabym najlepszej, jaką znam, suszelni w Warszawie, a może i nawet w Polsce, kochanie. To jest tak pysznie. Czekamy na moją siostrę i szwagra. Będziemy świętować dzisiaj moje urodziny, które będą za kilka dni. I ogólnie konwencja moich
urodzin w tym roku jest taka, że z rodziną i najbliższymi spotykam się oddzielnie. Nie mamy jakiegoś takiego rodzinnego spędu, tylko z każdym chcę się spotkać oddzielnie i spędzić razem czas. Także bardzo się cieszę, że z moją siostrą i szwagrem właśnie tu się spotykamy, bo mam ogromnie ochotę na sushi. Jak widzicie, Angela prawie natychmiast poszła... O! Cześć, dzień dobry. Pięknie się spojrzałaś. Pięknie, no tak. Dostaliśmy wodę w miseczce. Bo miejsce jest przeróbne. Tak. Także możecie przychodzić ze swoimi pupilami. Dziula! Gdzie ty jesteś? Co? Na taką górę się wspięłaś? Idziemy, chodź. Idziemy. Ależ to był wspaniały wieczór. Którą mamy, Bartek, godzinę? 19? No, nieźle. Idziemy. Teraz się dowiemy, czy do metra, czy do tramwaju. Henki? I co tam? Cześć, pasztet! Tak jak widzieliście, przed chwilą spotkaliśmy innego kurgusia i mogliście zobaczyć, że Angel jest fluffy, długowłosa, a tamten był krótkowłosy, prawda? Klasyczny. No. I dobrze usłyszałam, pasztet. Pasztet ma rok i 3 miesiące. Także też młodziutki. Pięknie się bawili. Bardzo lubimy takie spotkania. Kocham Warszawę. Bardzo. Poczekałaś, co? No hej. Wróciliśmy już jakiś czas temu do domu. Którą mamy, kochanie, godzinę? 21:45. No... Trochę nam się skurczył wieczór, bo ja się położyłam. Musiałam odpocząć. Plecy mnie strasznie zbolały. Wykorzystałam to, by poczytać książkę i ogólnie się zrelaksować, także... trzeba było trochę, wiecie, wrzucić na luz. Co? Ty i wrzucenie na luz. Ha! 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 Czasem potrafię. Nie, kochanie, nie potrafisz. Potrafię, nie słuchajcie go. Zaraz będę rzucać na luz przed telewizorem. Mam zamiar kolejny odcinek. Skazanej? Nie, to wczoraj obejrzałam. Matko, o monarchii, jak się ten... The Crown? O, właśnie, The Crown. Będę oglądać, ale jeszcze chcę wam pokazać, co odebraliśmy z paczkomatu, bo za kilka dni będzie impreza urodzinowa i stwierdziłam, że chcę trochę ozdobić chatę, tak imprezowo, i zaszalałam. Nie kupiłam za wiele, ale no, taki akcent będzie. Pokażę wam, na co się zdecydowałam. Na Allegro zamówiłam akcesoria imprezowe. 3 takie girlandy, nie wiem, czy to tak można nazwać, w takim, jak widzicie, pięknym, fuksjowym kolorze. I to twoim będzie... ulubionym. Tak. I mam zamiar zrobić taką ściankę do zdjęć z tych girland. Do tego srebrne balony, bo świeczki na torcie będą fuksjowo-srebrne. 3 takie flary do tortu. Kupiłam też coś takiego, mam nadzieję, że się sprawdzi. Na rolce takie naklejki
do balonu, że można je balony przykleić do ściany, do różnych mebli. O, no także. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. No ja też nie, znaczy, mam nadzieję, że to tak działa, bo pierwszy raz coś takiego widzę. Zobaczymy. Zawsze jest trudno przykleić te wszystkie balony i cyferki, zawsze, nie? Zawsze trzeba, że tak powiem, kombinować na nitkę, tak? Tak, tak. No i jeszcze kupiłam balony w kształcie cyferek, ale odwrotnie, kotku. Nie. Nie kończę 43. Absolutnie. 34. I wzięłam 70. Mam nadzieję, że fajnie będą wyglądały. I jak widzicie, srebrne, tak jak balony. Chciałam wam pokazać, jakie piękne kwiaty dostałam jakoś tydzień temu od Kino Świat. I stwierdziliśmy, że postawimy na podłodze, bo wtedy zobaczycie, jakie są wielkie i piękne. Mamy tu dużo goździków, tak? Dobrze tak, mówię? Goździki, róże i takie fioletowe, nie wiem co to jest, ale pięknie wyglądają. Jak dostałam te kwiaty, to one były takie pozwijane jeszcze. Mhm. Tak z 5 kilo. O, dzień dobry. Angelka też przyszła zobaczyć, co tu się dzieje na podłodze. No, także dostałam takie piękne kwiatuszki. I myślę, że jeszcze postoją z tydzień. Bo goździki to są takie kwiaty, co naprawdę długo mogą stać. Mhm. No. Kobiety lubią kwiaty. Dajcie znać, ja czy wy też lubicie. Brąz. Dajcie znać, czy wy też lubicie kwiaty. Ja kocham roślinki, roślinki. Zresztą w naszym domu dużo jest roślin. No to robimy klimacik. Dzisiaj świeca, gorąca czekolada. Świeczka z wieczka. Tak, słuchajcie, te świeczki tak pachną. Okej. I zaraz będzie w całym salonie pachniało gorącą czekoladą. I wiecie, co sobie pomyślałam? Że skoro nie mamy choinki i nie ma klimatu świąt, to zrobimy inaugurację. Światełek! O! Tak lubię najbardziej. No i co z moim planem na wieczór? Nie wiem właśnie. Coś się ten... Dlaczego nie działa mi Netflix? Halo? Halo, ja składam petycję o to, żeby zaczęło działać. Szybciutko. Telewizor nie chciał ze mną współpracować i nie odpalił Netflixa. Więc sięgnęłam po laptopa. Umościłam się na kanapie i tak mam klimacik. Patrzę sobie na światełka. Świeczuszka jest i Netflix. A kto to przyszedł po jabłuszko? Jejku. Ktoś tu bardzo lubi jabłuszko. Jędziulka. Kawałeczek, poczekaj. Moja. Kochani. Obśliniła. No. Słuchajcie, mamy godzinę. Pierwszą. Tak się zasiedziałam przy serialu, że kompletnie nie wiem, kiedy to minęło tyle czasu. Także idę zmyć makijaż i spać. Nie pozostało mi nic innego, jak zakończyć dzisiejszy film. I podziękować za to, że byliście z nami. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeżeli tak było, to koniecznie wciśnijcie kciuka na górę.
A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam, aby wcisnąć subskrybuj. Widzimy się niedługo. No i napiszcie koniecznie w komentarzu, czy czujecie klimat świąt, czy już macie choinkę, no i jakie książki polecacie nam do przeczytania, może w grudniu. Ciekawa jestem waszych polecajek. To co? Do zobaczenia. Na razie. Pa, pa.